Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy? No, to się może prowadzić, później w jakieś zagrajmy. Poradnika do Master of Orion. Mam nadzieję, że muzyka w tle mi nie przyzagłaśnia mnie. A zamieniłem ją z oryginalną, dlatego że jest lepsza. W porządku, w poprzednim odcinku wybudowaliśmy sobie stocznię. Ja już tutaj jeszcze dodatkowo pozwoliłem sobie ściągnąć parę moich projektów, okrętów i stacji kosmicznych, żeby było prościej. A między innymi bazę wydobywczą, bazę ekstrahującą gaz, bazę górniczą, stocznię. A czy ja Military Institute przypadkiem nie ten? Nie wgrałem? Jest, dobrze. Może jeszcze w ten sposób. Jest wszystko. Nieważne. Ja wszystko pozwoliłem sobie parę projektów dodatkowo tutaj wgrać. Żeby was nie zanudzać, po przede wszystkim projektowaniem tego wszystkiego, bo jak mówiłem, na osobno będzie o tym odcinek, o projektowaniu statków, baz i okrętów wojennych. Tak, w tle leci sobie muzyczka ze Stalerys, to jedyna co ma dobre ta gra. No się zmienimy nazwę naszej planety na Ziemia. Okej. Okay. Teraz tak, w tej grze będzie czula cięć. Od razu to mówię, bo okres pre-warpowy ma to do siebie, że z jednej strony jest fajny, bo możemy sobie wczuć się w rolę właśnie cywilizacji, która dopiero co odkrywa napęd FTL i bada swój tam układ słoneczny za pomocą najnowszej wersji silników. A z drugiej strony, no niestety to trwa długo, bo te silniki podświetlne nie są za szybkie. Domyślnie okręty, wszystkie okręty operują na silnikach FTL, nawet z jednego końca układu do drugiego końca układu poruszają się właśnie z prędkością nadświetlną. Często ta prędkość poświetlna służy mi tylko i wyłącznie do manewrowania takiego już u celu. Dobrze, zacznijmy w takim razie z budową naszego portu kosmicznego. Chociaż wiecie co? Zbudujmy sobie najpierw parę baz. Nie tutaj chciałem. Zbudujmy sobie parę baz. O, właśnie, jedną tutaj.
Możemy zbudować całą sieć baz naukowych. To jest ważne, ponieważ z tego momentu będziemy, od tego momentu będziemy jakby nasza, nasze... A, i nie ma już pieniędzy. No dobrze, trudno. Trzeba będzie poczekać, aż nasza cywilizacja... Aha, i podnieść podatki w związku z tym, bo... na 15%... O właśnie, widzicie? Skoczyło, już skoczyło do dwóch. Już zaczęło to utrzymywać. I ta gra, niestety albo stety w sumie, ta gra ma w sobie coś takiego, że... że wszystko, co chcemy zbudować, co chcemy założyć kolonię, czy chcemy zbudować statek, czy chcemy zbudować flotę, nie ma żadnego ograniczenia poza właśnie tym, że pieniądze, koszty utrzymania i koszty budowy. I to jest moim zdaniem fajne, to co ma ta gra. Nie ma żadnych ograniczeń, takich jak Stellaris na przykład, iż budujemy sobie, chcemy zbudować sobie floty, to nie, bo musisz maksymalnie 4, możesz maksymalnie 4 tylko jednostki mieć wojskowe, bo są 6, bo tak sobie założyli twórcy gry. Albo że jest tu coś takiego, że maksymalnie możesz tylko mieć 6 kolonii, czy tam 3 kolonii, z tego co pamiętam, bo więcej już nie. To jest takie głupie moim zdaniem, ograniczenie takie sztuczne. Dlatego mi się między innymi to Stellaris nie podoba. Tutaj z kolei jest inaczej. Tutaj możesz mieć kolonii dowoli do oporu pod warunkiem, że stać cię na nie. Stać ci na nie, czyli możesz, czyli masz je spokojnie, możesz je... Sprawdzę tylko jeszcze jedną rzecz. 2, 4... Dobra, utrzymamy to. Musisz mieć po prostu pieniądze na to, żeby to utrzymać. Dobra, zbadajmy sobie, zacznijmy po prostu już iść w jakąś tam technologię. Ja z reguły idę tak, że najpierw badam konstrukcję. Statków. Ja te wszystkie technologie będę ogólnie omawiał w rozdziale poświęconym technologii i konstrukcji statków, więc o to się nie martwcie. Z kolei bardziej mi się przyda ustandaryzowanie już luków ładunkowych i ogniw paliwowych. Można spróbować pobawić się w turystykę, bo z tego co pamiętam, nasz statek jest, znaczy nasz układ słoneczny jest wyposażony w planetę. Znaczy właśnie w naszym układzie słonecznym znajduje się planeta z ruinami i ze scenarią, którą można wykorzystać. A w tle leci sobie Brute War Area, bo czemu nie. To jest właśnie fajne w tej grze, można wyciszyć muzykę i dogrywać swoje melodyjki z MP3. Co prawda nie można ich wcisnąć do gry, samych do plików gry, bo to jest zupełnie inne kodowanie muzyczne, ale mimo wszystko zbudujmy jeszcze wielki kosmiczny port, bo czemu nie? Kocham ten kawałek, naprawdę.
Tak samo zresztą lubię StarCrafta, tego pierwszego StarCrafta. Może nawet się kiedyś pojawi. O kurde. Będziemy mieli mały problem, słuchajcie, ale... Co tu mamy? High tech, tak? Dobra, to na razie to idzie do lamusa. Zbudowała się nam stacja badawcza, dzięki czemu będą szybciej postawione badania. A, jeszcze nie ustaliłem broni. Broni najlepiej rozwijać technologie związane z piechotą. Bo one są w sumie najbardziej takie użyteczne i to jest jakby konieczność do walk na planetach. No chyba, że chcemy bawić się w wojnę radziecką, typowo radziecką, gdzie mamy produkcję, gdzie nasze po prostu wojska się zrzuca na planety milionami, milionami one giną. No i teraz Lukas pewnie mi utnie kawałek filmu, ale pierdolę, to ja nie monetyzuję. Dobra, Stacje się budują. Właśnie się budują, dzięki czemu już nasze tam... Znaczy mamy ten uniwersytet kosmiczny, dzięki czemu... Dzięki czemu mamy... mamy naukowca? Nie, nie mamy naukowca. Dobrze, jeszcze nie mamy naukowca. Dzięki czemu będą tam jakieś z tego tytułu... punkty nauki szły, zobaczmy, ile. O, 300 na ten, w każdej turze, co tam się ten, ten. Aha, nasi naukowcy. Złą drogę obrali w badaniu. Dobra, na razie to nas nie interesuje. O tym będę bardziej mówił w rozdziale dotyczącym nauki. Trochę tego planuję, będzie właśnie rozdział o nauce, będzie rozdział o polityce zagranicznej, wewnętrznej, o gospodarce i o wojnie. Czyli kwestiach militarnych. Nasz lider się rozwija bardzo dobrze, bo on jest słaby. On musi mieć kolejny happiness minimum na plus 5, bo inaczej im dłużej imperium będziemy mieli, tym będziemy mieli problem z zadowoleniem, a bonus naszego lidera do zadowolenia w tym przypadku będzie nam robił bardzo, ale to bardzo dużo. Dużo. Powiedziałem, nie dużo. Stoczniam się buduje. No i możemy wbudować sobie wreszcie coś na tej stoczni. Ja proponuję tak, zbudować najpierw jeden statek konstrukcyjny. A, nie stać nas. No fajnie, no tak, bo... Wszystkie pieniądze wydałem na budowę uniwersytetu, a potem jeden zeskrapowałem. He, brawo! Brawo ja! Trzeba będzie poczekać, że się nam tutaj trochę wybrać. Możemy chociaż zbudować... okręt eksploracyjny? Możemy. To jest 1400, ile dobrze widzę? Tak jest. Budujemy sobie okres eksploracyjny.
są badawczy. Zobaczmy, jaka w ogóle jest skala w tej grze. Wszystkiego. To jest nasz układ słoneczny, nie? Całkiem spora miejscówka. Mamy 4 planety. Jedną skalistą, 2 gazowe giganty, no i jedna nasza stolica. Bez księżyca, co gorsza. Ale tutaj na szczęście jest księżyc. Nie, tutaj nie ma księżyca, cholera. Gdzie jest księżyc? Żadna planeta tutaj nie ma księżyca. To niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. O! Prywaciarze zaczęli konstruować swoje modele statków. Dzięki temu mamy trochę więcej już pieniędzy na konstrukcję własnego systemu. No to zbudujmy construction ship sobie. Jeden. No i zobaczcie już, ile okrętów sobie przyjaciel nasz prywatny zbudował. Czyli okrętów czeka w kolejce na produkcję. Ok, Enterprise właśnie wyszedł z doku. Nasz statek badawczy. Gdzie on jest? To jest Enterprise. A, bo tak, bo to jest najpierw nazwa statku, a potem jego funkcja, jego klasa. Dobra. Gdzieś tutaj znajdę Explorer, nie, będę musiał poszukać na naszej liście okrętów badawczych. Passenger, nie, nie military, nie defense base. To jest exploration ship. Zaznacz go. Chodź tu, panie. Wyleć z no właśnie, on jest taki malutki, że ciężko go było zobaczyć. Zbadaj mi cały system Sol. Albo wiesz co? Najpierw zbadaj tą planetę. Ale narobiłem źle. Zbadaj tą planetę. Potem zbadaj nie. O, właśnie. Zakolejkujemy ci. Badanie obiektów w naszym układzie planetarnym. I tutaj. Dobra. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobrze, ja tutaj w takim razie przerywam i widzimy się już jak nasz cwaniaczek
Jak coś nas cwaniaczek doleci i będzie zbierał informacje. Zdarzyło się coś ciekawego, mianowicie nasz statek badawczy napotkał na nieprzyjemną istotę niedaleko pola pasa asteroid. Co, ucieka? Najwyraźniej tak robi. Mam nadzieję, że to mu nie przeszkodzi w zbadaniu planety. Tak, moi drodzy, tu mamy kosmiczne ślimaki w pasie asteroid. I w sumie teraz przyszło mi to do głowy, że to są te same kosmiczne ślimaki, na które Han Solo i księżniczka Leia trafili w Imperium atakuje. To mam nadzieję, że... O, cholera. Mam nadzieję, że ten, że... Aha! Co to się stało? A, technologia nam się wynalazła. Świetnie, teraz możemy 230... Teraz możemy większe statki budować. Ja tak mówię, zanim zaczynam generalnie bawić się w wynajdywanie napędu naświetlnego, który zresztą swoją drogą musimy najpierw odkryć tą technologię w ruinach. O Jezu, gdzie? O matko, teraz będzie tak w tej wewte. Ale on już z drugiej strony ma taką takie zagrożenie, znaczy takie ustawienia na klasowe w swoim designie, że będzie uciekał przed wszelkim rodzajem zagrożenia. Można oczywiście mu to zmienić, ale jest to wyższa szkoła jazdy. Dobrze. Przyjaciel, nasz mały przyjaciel, moi drodzy, już doleciał do naszego gazowego giganta i zaczyna, zaraz rozpocznie skan surowcowy. Już wcześniej wysłałem w tą stronę statek konstrukcyjny, który zajmie się tutaj badaniem, konstrukcją stacji wydobywającej gaz. Mam tutaj Kaslon i wodór, hydrogen to jest chyba wodór po angielsku. No i przy okazji nam się wynalazły kolejne komponenty. Bardzo dobrze. No, lecą, bardzo powoli lecą, tylko dlatego, że mają straszną mają ilość tego, może ilość, nie mają, za dużej mocy silników. To znowu! A, tym razem nasi naukowcy dostali kopa i szybciej wynajdzie się ten wynalazek, Recreation Center. To jest jedno z dwóch wydarzeń, które opiszę szerzej w rozdziale o badaniach. A tu proszę, eskadra pięknych cywilnych okrętów górniczych. Leci do pasa asteroid, który praktycznie teraz który nasz Explorer odkrył. A z kolei, jeżeli o nim mowa, to on za chwilę doleci do planety docelowej, którą w sumie nawet jeszcze nie będę nawet tego tutaj za
będę tego ciął. On doleci, będzie wydarzenie. Proszę bardzo, mamy pałac Sol. Znaleźliśmy ruiny na planecie. Warte zbadania, no to zbadajmy je. W ruinach znaleźliśmy magazyn z technologiami pradawnej cywilizacji. Technologia dotyczy napędu naświetlonego. Nie będę tego mniej więcej tłumaczył, nie będę tego tłumaczył dosłownie, bo szkoda na to czasu, to nie jest RPG. O Jezu, co tu się nam ten... Aha, dobra. Wiesz co? Idź zatankować, a potem zbadaj mi ten system. Aha, mam to, dobra. Q. Zakolejkowane, no to zbadasz mi ten system. W porządku. Skoro nasz dzielny Enterprise odkuł te technologie, mamy teraz w naszych archiwach, dzięki temu możemy rozpocząć badanie napędu FTL. Napęd FTL strasznie długo się bada, ale względem oczywiście pierwszego poziomu, niemniej wart jest on z badania, bo no bez tego to nie ma co. Nie ma co dalej grać. No logika, tak? Przecież na napędzie podświetlnym raczej z jednego układu do drugiego, zwłaszcza przy tej odległości, to będzie trwało wieki. A i tak na podstawowy napęd nadświetlny, ten, który wynajdziemy jako pierwszy, jest bardzo powolny, bo on pozwala tylko na prędkość 2000? Tak, 2000 jednostek. Dopiero wynalezienie na następnego układu, który będzie zapewniał nam... zapewniał nam prędkość rzędu 12500 jednostek, pozwoli nam na względne poruszanie się po przestrzeni, ale i tak trzeba będzie w pewnym momencie zastanowić się nad rozwojem naszego nad rozwojem naszego napędu, bo to nie będzie będzie szybkie, tak? Trzeba rozwijać systematycznie ten nasz układ. Dobrze, ja myślę, że... Ja myślę, że włączę nagrywanie tutaj i w momencie, jak nasz... konstruktor się nie doleci do czekajcie, bo to chciałem to zrobić i zbudujemy dodatkowego konstruktora, będzie szybciej budowa przebiegała, a my tutaj z kolei czekamy na to, jak nasz konstruktor, ten, który zbudowaliśmy właśnie przed chwilą, daliśmy mu rozkaz budowy tutaj stacji,
doleci do stacji i rozpocznie swoją pracę, więc... Okej! Nasz drogi przyjaciel musiał po wielu perypetiach zdołał wreszcie dotrzeć do planety gazowego giganta i rozpoczął budowę stacji wydobywczej, wydobywającej gaz konkretnie, którą swojsko nazywałem CPN, bo... No cóż, mimo że będzie wydobywać gaz, ale też będzie zajmowała się tankowaniem pobliskich jednostek naszych. W związku z powyższym, no cóż, będzie miała jako takie strategiczne znaczenie, ale w międzyczasie tutaj się pojawił mały problem, mianowicie te wszystkie kosmiczne ślimaki, które tutaj znajdowały, stwarzają niezwykły problem dla naszych okrętów górniczych, które tutaj pracują dzielnie na tych asteroidach. No i coś trzeba z tym zagrożeniem zrobić. Doszedłem do wniosku, że trzeba mimo wszystko zbudować coś na kształt floty wojennej. Teraz zrobimy to w ten sposób. Nie tak, to tak. Pod tym przyciskiem mamy wszystkich konstruktorów, dzięki którym możemy sobie zbudować na bardzo szybko dowolny okręt, jaki chcemy, na dowolnej stacji, czy tam w dowolnym miejscu zdolnym do konstruowania okrętów. I ja sobie wybuduję właśnie w tym momencie, nie wiem, raz, dwa, myślę, że trzy sztuki starczą, zwłaszcza że okręty wojenne są dosyć drogie w utrzymaniu. Zaraz na pewno tutaj spadnie z podatków zysk. Zresztą w ogóle w związku z podatkiem, jakie mam zadowolenie? Plus 27. No oni tutaj już się trochę nie cierpliwią. No właśnie, tutaj mam kres na zakład populacji. Możemy sobie monitorować zadowolenie na naszej planecie. Mamy aktualnie zadowolenie na planecie Ziemia plus 27. Wynika to z tego, że nasza kolonia bardzo ma bardzo wysoki poziom rozwoju. Szybko się rozwija. Jest na tej planecie marmur, który jest bonusem do zadowolenia dla naszej rasy. No i nasz lider imperialny dodatkowo jeszcze generuje zadowolenie, nie wiedzieć czemu. No jedynym takim minusem do tego wszystkiego jest taksacja. No ale no, moi drodzy, przykro mi, bez podatków nie ma bezpieczeństwa. W życiu są pewne dwie rzeczy: śmierć i podatki. Oraz to, że usłyszysz ten dowcip wiele razy. Tak, wiem. One te slagi atakują, dlatego ja buduję tą flotę gwiezdnych eskortowców. Budujemy naszą tutaj stację CPN-owską. Będzie ona prywatna, dlatego na szczęście jako państwo nie będziemy ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. I dzięki Bogu, bo są to dość drogie utrzymanie kierunki, a my musimy mieć ich dużo, żeby prowadzić jakąkolwiek... liczyć się ekonomicznie w ogóle w jakiś sposób w galaktyce. O, Fleet Admiral, świetnie.
Mamy też jednego kapitana. Kurde. Wszystko jest okej? Okay? Wszystko jest okej. Okay. Bardzo dobrze, jest kapitan Jean-Luc Picard. Admirał będzie jeszcze... No chyba... No chyba tak. Dobrze. Okej, okay, mamy admirała, będziemy mieli specjalistów, którzy będą dowodzili tą naszą zgrają okrętów bojowych. Bingo, okręty już się nam zbudowały. Military ships, nasza pierwsza eskadra bojowa. Przydzielimy ją do floty i przydzielmy naszych dowódców. A nasz Fleet Admiral będzie na pierwszej flocie. No i bardzo ładnie. Niech oni sobie tam dojdą, dolecą do floty. I zaraz ją naszych dzielnych... O, świetnie. Teraz zaczynamy już pracę nad napędem nadświetlnym. A gdzie jest nasz statek ten? Jesteśmy przyjacielu. O Jezu, on ucieka przed tymi space slagami. Wiesz co? Spadaj mi tą planetę. Tak będzie najlepiej, bo ty zacząłeś wszystko eksplorować od początku. Okej, okay, wybudowaliśmy w międzyczasie naszą pierwszą stację, tą wydobywczą. Można teraz pokusić się o wydobycie stację wydobywczą tutaj na tej planecie. I to nie będzie głupi pomysł, zwłaszcza że to są surowce zarówno luksusowe, jak i strategiczne. Mining Station. No i teraz nasz kolega powolnym lotem będzie zmierzał w kierunku Ziemi, by odebrać materiały potrzebne na budowę tego... Nie
kierunku ziemi, czy jeszcze mu zostało? Bo może być tak, że mu zostało materiałów i może spokojnie zacząć się budować. Tutaj stacje. To byłoby bardzo fajne. No cóż, na razie nie wiemy. Tak czy siak, moi drodzy, ja tutaj przerywam nagrywanie i wracam do was, jak będziemy wszystko mieli ogarnięte tutaj. No cóż, ponieważ nasz drogi konstruktor jednak stwierdził, że nie będzie... Wow, on nawet chyba nie doleci. On nawet chyba nie doleci do ziemi. Dobra, idź na refueling, panie, zatankuj sobie. No nie, zobaczymy, co będzie. Ja w międzyczasie postanowiłem wysłać naszą dzienną flotę, która się właśnie już dozbroiła i dopersonalizowała, tak się powiem. Mamy na jednym okręcie dwóch dowódców? My admirała? A, i mamy też, dobra. Picarda, kapitana na drugim okręcie. Dobrze, wydawało mi się, że coś się pomyliło. W każdym razie, dostałem naszą flotę tutaj do pasa asteroid i będziemy próbować się rozprawić. Będziemy próbowali się rozprawić z tym kosmicznym ścierwem, co tutaj urzęduje i uniemożliwia naszym okrętom górniczym na swobodną eksploatację tych złóż tutaj. Nasza flota ma 90 jednostek siły ognia. Tyle co dobrze wyposażony, według mnie, dobrze wyposażony krążownik. Więc nie wiem. Ale spróbujemy. Wydajmy rozkaz ataku i do dzieła, chłopaki. Dajcie z siebie wszystko. Już zakręcają. I pierwsza w waszym życiu, może nie w waszym życiu, ale na ramach tej serii walka w kosmosie. Już leci. Otwory kosmiczne na szczęście. Jeden został zabity. Na szczęście potwory kosmiczne mają to do siebie, że atakują tylko i wyłącznie wręcz. Nie kojarzy potwora, który by atakował... Gdzie on leci? Picard, co ty robisz? Picard na razie postanowił zbadać teren i odważnie kroczyć tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. Dobrze, w tym czasie grupa admirała Ducala niech zaatakuje tego kosmicznego ślimaka i dokończy dzieła zniszczenia. Ale wracam do mojego wątku. Potwory kosmiczne na szczęście się nie atakują na odległość. Przynajmniej nie pamiętam takiej sytuacji, że musiał atakować na odległość jakiegoś potwora kosmicznego. Ale słabe sterowanie to było. Na szczęście to były rakiety i mogliśmy z dużej odległości zaatakować tego potwora. Niemniej pozostałe broni już takie nie są.
Nie wiem jak z torpedami, bo torped nie używałem, ale wiem, że na pewno lasery i broni kinetyczne już działają na bardzo, bardzo małą odległość. Rzędu 90 jednostek, to jest bardzo mało. Dobra, wy wracajcie się stankować. Dolecisz. Zobaczymy, na oporach paliwa doleci chyba tej ziemi. Na szczęście w zapasie jeszcze mamy kolejny okręt, więc jakby temu coś się stało, to zawsze możemy jego wykorzystać. Zatankuj sobie ty. No i właśnie, a propos jeszcze innych bohaterów, dostaliśmy naukowca, który automatycznie został przydzielony na naszą stację badawczą. Nazwałem go dr Wolszczan, na część polskiego astrofizyka. Co ciekawe, on jest bardzo dobry, ponieważ on ma bonusy do wszystkiego. Do high technologii, do energii, do broni. Więc jest naprawdę gościu bardzo, bardzo dobry. Wystarczy tylko w niego inwestować i czekać, aż będzie chłopak nam tutaj działał. Zatankowałeś już? Dobrze, zatankowałeś, to w takim razie wybudujmy tutaj na planecie stację górniczą. Aha, znaleźliśmy opuszczony statek. No, to bardzo dobrze. Zwany statek. Udało się nam go przejąć. Bardzo dobrze. Zawsze dostajemy przy naszym startowym systemie dwa statki. Jeden taki właśnie opuszczony, który można przejąć i wykorzystać, albo dołączyć go do naszej floty, albo nakazać mu udanie się do najbliższej stacji. Najbliższej stacji w celu rozebrania na części. Okej, co tutaj mamy? Tutaj mamy Hel i Derios. Derios chyba jest rzadkim metalem, rzadkim gazem strategicznym. Ale mogę się mylić. On też występuje chyba na... Tak, na strategiczny... Tak, bardzo rzadki gaz używany w broniach i tarczach i reaktorach. Tutaj możecie sobie galaktopedię za każdym razem otworzyć i wyszukać odpowiedniego hasła. Często też wiele z tych rzeczy tutaj jest interaktywnych, więc można na nie kliknąć swobodnie i dowiedzieć się na przykład Hel jest... Hel jest powszechnym gazem typowo używanym w konstrukcji broni. Warto mieć przynajmniej jedno źródło każdego surowca. Wtedy stajemy się jako imperium niezależni. No właśnie, a propos imperium. Nasze państwo liczy na razie tylko jeden układ. Zaczyna panować jeden układ, a przed nami cały kosmos, a kosmos wygląda, moi drodzy, tak. To jest nasz układ słoneczny, w którym nasze statki tak wolno latają.
tylko opracujemy... O, tutaj nie mamy tych. Technologia się marnuje, to niedobrze, bardzo niedobrze. Właśnie, co tu można dać? No, lepszy czujnik, wiecie? Ja zawsze tak robię. Czy zawsze tak robię? Od niedawna w sumie odkryłem, że lepszy czujnik to jest co? Proximity Array, czyli to można zainstalować na statkach i dzięki temu można coś w rodzaju radaru śledzić, z czego są zbudowane okręty wroga i stacje. Znaczy, tutaj mamy czujnik dla zwiadowców, który na przykład zwiększa zasięg, tu zwiększa zasięg badania ich badania, nie? Najlepsza wersja chyba pozwala na, chyba właśnie ta wersja pozwala na wlot do układu i momentalnie tylko jeden przelot do Słońca, praktycznie wszystkie planety ma się w ten. Jeżeli jest dobre ustawienie, to wszystkie planety można właśnie zbadać za jednym zamachem. To jest fajne. Dobra, no on już sobie nie doleci. Chociaż może... Bo zawsze jak traci zasięg, to zacznie latać po prostu na takich oparach paliwa, na rezerwie tak zwanej. Ale to generalnie sprawia, że on się po jakimś czasie zacznie degradować. I zostanie z niego po prostu wrak. Dobra, jak tam nasza flota? Nasza flota dzielnych... O, w jakiej ładnej formacji lecą. A czemu nie kapitan na przodzie, ja się pytam. Znaczy dowódca na przodzie, nie. A czemu nie? Ale przynajmniej już mamy, jeśli chodzi o nasz mały pas asteroid tutaj. Z... Czysto! Można badać surowce. A surowców mamy sporo. Dobrze, moi drodzy, jeżeli coś się wydarzy ciekawego... właśnie... Możemy budować... O, siły specjalne, dobra. A to za chwilę. W takim razie, moi drodzy, jak postępuje nasze badanie nasze nad napędem warpowym pierwszej klasy? No dobrze, w takim razie ja tutaj kończę ten i widzimy się, jak już będzie wszystko.